Cześć, z tej strony B123 i witam w kolejnym odcinku z gry The Sims Mobile. No i tak, Dominik tutaj jest na spotkaniu ze swoją koleżanką Izabel, a z kolei Tomasz znajduje się w fanklubie. Przejdźmy może do Tomasza, zobaczmy co on tam... Aha, jest taki bardziej klub disco bym powiedział. On sobie tutaj tańczy. Tańczy jak animowany gif, haha. No tak. Dumaj nad postami i o muzyce. Tutaj jakieś osoby widzę przyszły. Wypróbuj popularne danie. Oczywiście tutaj postaramy się przyspieszyć zakończenie tego wydarzenia. Teraz zobaczymy co to za simki przyszły na parkiet. Kto tu jest w ogóle? Jan Kowal, o proszę. Kiedyś dobrze zbudowany gość. Nie udało się. Niestety. Rozmyślaj o swoich fanach, no tak. Akurat tutaj Tomasz wiadomo, że ma swoich fanów. Jest to już 10. odcinek z tej serii. Także taki jubileuszowy troszeczkę można powiedzieć. Zaraz jeszcze przejdziemy może do Dominika później. Okej. Bo Dominik oczywiście tutaj też skończy w podobnym czasie co Tomasz wcześniej. Dobra. O, tańczą sobie. Właśnie mamy tą Izabel. O, przebrała się tym razem. Izabel. Bo wcześniej była ubrana sukienkę. O, już ukończone. Izabela. No i dobra. Okej, może niech Dominik się uda do tego fanklubu, co Tomasz. Olivia Santiago też ostatnio poznał ją Dominik. Stop. Ten klub jest chyba w centrum, nie? Ojejku. Tak jest. Centrum miasta. Mogę tu wejść? Mogę. O, mogę pracować w tym klubie. Nawet. Wow. Mamy kogoś ciekawego. Mamy Skylera, oczywiście naszego tutaj. Zobaczmy, kto tutaj jest. Blokuj local club. Becca Ellis. O, tutaj. Jakaś simka. Okej. A zróbmy tak. Pierwsza randka w kawiarni. Tutaj myślę, że się odpowiednia. W ogóle planowałem, żeby Dominika związać z tą Izabelą, ale coś jednak nie wyszło i wybrałem inną tutaj. Historię do opowiedzenia taką i nie da się tego niestety cofnąć, a szkoda. Chociaż to też nie jest brzydkie, właśnie tutaj ładna jest dość. I myślę, Dominik powinien być dość odpowiednim kandydatem tutaj. Ale jest taka pierwsza randka, takie spotkanie, oni się tutaj zapoznają oczywiście. Dobra. Przejdźmy jeszcze na chwilkę do Tomasza, tak, no troszeczkę tak skaczę z jednego, od jednego do drugiego, ale tutaj już Tomaszowi mało zostało co do zakończenia. To jest, ewidentnie jest królem parkietu,
To nie podlega żadnej dyskusji. A może z tym gościem zapoznajmy Tomka? Czy jakiś taki jak zdenerwowany się wydawał? No może mi się tak wydawało tylko. Okej, dobra. O, misję zakończyłem jakąś, fajnie. Okej, dodatkowa gotówka. Odstaw się dla fanów. Spoko. Czyli takie akurat misje troszeczkę można powiedzieć tematycznie związane z Tomaszem. A dlaczego tak mówię? No bo akurat Tomasz ma fanów. Oczywiście Tomasz Gimper działowy. Posiada grupę hajsowników, swoich fanów. To by się zgadzało. Odstaw się dla fanów. O, jeszcze tutaj dostanę dodatkową energię do dalszego działania, także fajnie. Etap misji ukończony, to był dopiero etap. Zapytaj trzech simów Simstagram. O, fajnie, to właśnie w Simsach jest też fajna rzecz. Są takie różne nawiązanie, to jest... Krzysztof Kołodziej, o proszę. Powitajmy Krzysztofa. Krzysztof Kołodziej. Zapytajmy Krzysztofa o Simstagram. Co tam Krzysztof, Krzysiu sądzisz o Simstagramie? Czy to nie jest Weronika z kawiarni tutaj? Przypadkiem? Nie, to jest Jazzy Brand. A wygląda tak samo jak Dominika z kawiarni. Zapytajmy również i ją. O Simstagram. Okej. I misja została, właściwie nie misja, a etap misji kolejny zostanie wykonany. Co kolejnego możemy zrobić? Rozpocznij historię o przyjaźni. Z Krzysztofem rozpocznijmy. Gdzie jest Krzysztof? W ogóle Krzysztof i tutaj ta dziewczyna się wprosili do naszego domu. Bez żadnego zapytania siedzą przy naszym stole, gadają ze sobą. A co tam? Można, nie? Jak widać można. Podzielmy się ostatnim osiągnięciem. W sumie naszym ostatnim osiągnięciem było to, że zostaliśmy królami parkietu. To nie wiem, czy tam się schwalić. Dobra. Tutaj Tomasz na razie nie ma energii, więc przejdźmy do naszego Dominika. Okej. Przynajmniej kolorami włosów do siebie pasują, nie? Chociaż to nie wiem, czy to ma jakiś sens tutaj, to co powiedziałem w tej chwili, ale załóżmy, że ma. Miłość, działalność, dobroczyństwo, to kiepskie połączenie, skryte sympatie. No nie wiem w sumie, które wybrać, ale załóżmy, że to. Skryta sympatia. Chociaż nie, to z Izabela mogliśmy zrobić, oje, ale źle zrobiłem. O, etap misji, aha, bo to też ma... No to ja już Tomasza zaangażowałem. Zdobądź 3 gwiazdki na imprezie? Aha. Okej. A to takie bardziej bym do Tomasza zrobił. Co on tych kamieniach chciał szukać? Nadrabianie zaległości w realu w kawiarni. O proszę. Okej, czyli kolejne zadanie. No i troszeczkę je przyspieszmy. Podziel się nadziejami. Okej. O, tego gościa jeszcze nie widziałem wcześniej w naszym mieście. Garrett van Houten. Jakiś Holender. Bądź też Belg. Dość potężny człowiek. Znaczy, no nie. To było trochę niemiłe, co powiedziałem. Ale dobra. To też kojarzę dziewczynę. Właśnie, Flavia miał takie dziwne imię, Flavia. Chociaż z jednej strony nawet takie ciekawe imię, Flavia. Ogólnie wszystkich oprócz tego też gościa nie kojarzę, kto to jest. No nie, na pewno nie jest to drewniany metalowy stół do jadalni. Bo nie o tego mi jego mościa chodziło. Vikram Aroa. Ciekawy frys ma nawet, spoko. W sumie takich sam jak my.
Nawet. Okej, opowiedzmy śmieszną historię. I jeszcze trochę tych nie, to nie są Simleony. Simleony to są monety. Jeszcze trochę... po prostu gotówki. I będę mógł mieć trzeciego Sima, także... może pojawi się... Nie wiem, czy aż w takim bardzo najbliższym czasie. Ale myślę, że w jakimś takim... W miarę bliskim może pojawić się głosowanie na kolejnego lokatora. Czy będzie to postać realna, czy będzie to postać wymyślona przeze mnie. I jak ma być to postać realna, to jaka? Tam podam kilka przykładów takich interesujących oczywiście. Do waszego wyboru, do waszej. Byście zagłosowali po prostu. Byście mieli postać wybraną przez siebie, tak? Pierwsza postać była losowa, drugą postać wybrałem ja. A tutaj trzecią bym jednak dał. Abyście wy wybrali, tak? No myślę, że tak powinno być. A tak było sprawiedliwie, chociażby, nie? Okej, i ukończone wydarzenie tutaj. Punkty związków, czyli drugi poziom wbijemy. No i elegancko. Niespodziewany wybór, coś tu będzie, coś tu będzie. O, Tomasz nagle wbił do nas, co się dzieje? Uprzejmie odmówię, nie wiem o co mu chodzi. Już tak nie zagłębiłem się. Czytanie. Ojejku. Lekcja obywatelstwa z centrum rządowym. Więcej opcji. No mogę tutaj flirciarskie. Flirciarskie zagrania. A, dobra. To, że jesteśmy przyjaciółmi, wcale nie zmienia tego, że możemy tutaj podjąć inne interakcje. No dobra, dobra. Czyli na czwartym poziomie i tak czy siak mogę się oświadczyć. Aha. Dobra, to możemy brnąć w znajomość z Izabelą. W sumie. Pochwalmy strój, no. Bardzo gustowne spodnie. Czy coś w tym stylu, no. No, to wiadome. Okej, no tak, dobra, może niech pójdzie na spotkanie Dominik. A ja bym się troszeczkę zajął w pewnym sensie Tomaszem. Czekaj, stop. Moje. Co ja robię? Więcej opcji. Przyjazne, a przyjazne to chcę właśnie poziom bić kolejny. Do dzieła. Do centrum miasta się udadzą, no i spoko. Okej, i Tomeczek. Co nam Tomeczek robi? Panie Tomku. Panie Tomaszu Andrzeju Działowy. O, tutaj Krzysztofa. Tutaj Krzysztof jest nowym kolegą. O nie, nie zatańczymy razem, bo nie ma energii. A Tomasz jakby... O, to Tomasz, weź się umyj. Tomasz się nie mył się ostatnio. W tym odcinku nawet. Skorzystajmy też z toalety. W sumie... Akurat w tych Simsach to nie jest tak. Ale pamiętam, że w takich Simsach na komputer... aczkolwiek nie pamiętam w jakiej części, przepraszam. Ej, ja chcę umyć ręce po skorzystaniu z toalety. Halo? No to brudas, no nie. No nie. Bakterie przejmują kontrolę nad naszymi dłońmi. Bardzo przykre. Halo? Dlaczego nie... Dlaczego mógł skorzystać z toalety i tak dalej, a nie może umyć rąk? Halo? Bez sensu, no dobra. No cóż. Dalsze interakcje z Krzysztofem. Będziemy musieli mu podać rękę, będzie ona brudna. No dobra. Nie przewidziałem takiej sytuacji, nie spodziewałem się, że gra tak zrobi. Tak, kontynuując to, co chciałem powiedzieć. Chodzi o to, że właśnie w tych takich innych częściach Simsów było tak, że oni mieli jakieś takie paski i oczywiście trzeba było dbać o to, żeby oni się regularnie myli, regularnie jedli, regularnie wypróżniali się i tak dalej. A tutaj tego nie ma, to jest taka luźniejsza troszeczkę ta rozgrywka, bym powiedział. A z jednej strony fajne,
a z drugiej troszeczkę takie mniej realistyczne, ale w sumie to mi nie przeszkadza. Kim możemy tutaj być? Jakieś mamy nowe ścieżki? Kurde, nie mam więcej ścieżek na razie. Załóżmy, że to będzie. Okej. Czy coś tu mogę? Ojej, jakieś mogę tutaj misje jeszcze wykonać? Pozbądź się szpinaku między nami. Co? Stop. A to w interakcji się robi? Nie. Czy jak będę mył zęby, czy coś? Może przy myciu zębów. No właśnie. Bo to by miało wtedy sens, jakąś nicią dentystyczną. Chociaż szczoteczko, jak dobrze wyszoruje, to też będzie. Wtedy to do... Okej. Zmyj zarazki lami... Lami i grypy? Oj. Oni coś tu mają z tymi lamami. Jest lama kurier, jest coś tam jeszcze. Aczkolwiek nie wiem, o co tu chodzi. Dobra, użyjmy babeczki. Może jeszcze jakąś dostaniemy kiedyś. Używam teraz obiektu mywalka. No ja wiem, że tu używasz. Ale ja nie chciałem, żeby to ten dymek zniknął. Halo. A, dobra, sam zniknął. Nie musiałem nic naciskać. Co? Aha, on będzie godzinę używał tej... No to ta godzinę mycie ręce to naprawdę... Ej, to wtedy przecież skóra już się tak pomarszczy. No dobra, mniejsza z tym, to tylko gra. Nie przejmujmy się zbytnio. Zobaczmy tutaj, co nasz Dominik robi. Jesteśmy w... to jest ratusz, czy to jest muzeum? Nie wiem w końcu, co tu się dzieje. Porozmawiajmy o legendach miejskich. To może być dość ciekawy temat, myślę, który warto podjąć. Leniuchu, siądźmy sobie. To jakieś pudła, tak dziwnie to wygląda, takie jakby nie rozpakowane coś tutaj leżało. Aczkolwiek nie wiem, co to będzie. Niepotrzebnie karmiłem babeczką Tomka, ponieważ on już nie zrobi nic, a przez ten czas, co on będzie mył te ręce, to cała energia mu się zregeneruje. Mogłem to zachować na teraz, gdzie będzie bardziej potrzebne, gdy tutaj właśnie Dominik uczestniczy w tej lekcji obywatelstwa. Dobra, to tak, Tomek zajmuje się tym zadaniem. O właśnie, to jest nagrodą hobby legenda internetu. O, tutaj też wykonałem zadanie, nie odebrałem nagrody. Ukończ rozdział historii o związku, okej. Okay. Rozdział, czyli na przykład na drugi poziom, jak teraz awansuję Dominikiem, to już będzie rozdział. Też zrobię w najbliższym czasie. Rozmawię. Aha, dobra, to też mogłem zrobić. Dobra. Okej, okay, co tu jeszcze możemy zrobić? O, to jakaś simka nowa. Mira Desai. Dobra. Nie znam, ale tak. Ja bym chciał pewną rzecz sprawdzić. Czy mogę przebrać Dominika w tej chwili? Zmienić mu strój? Mogę to zrobić. Fajnie. Kurtka warstwy mięsne. Bluzę z kapturem. O! Tutaj wygląda bardziej gustownie. Dominik. Spoko wygląda. Kurde, tylko te spodnie tak wygląda bardziej jak dres. Ja bym wolał, żeby jakiś on jeans założył, coś takiego. Znaczy nie, to są jeansy. Aha. Kupmy więcej, co tu mamy ciekawego. Spodnie pracuj, co? Czemu one są takie szerokie jakieś? O co tu chodzi? Idealnie wyprasowane spodnie wizytowe, o. Ale to już wygląda lepiej, ale te buty nie pasują, aha. Coś jest za te monety, których ja nie chcę wydawać. Okej, to nawet spoko wygląda, kupmy to. I dziurami takie troszeczkę bardziej młodzieżowe, ale to czemu? Dominik nie jest starym człowiekiem. Jest młodym człowiekiem.
I obuwie tutaj jakieś takie sportowe, może coś? Tenisóweczki. Kolor. Czerwony chyba. Też kolorystycznie tak się... Wysokie tenisówki z wyższej półki. No właśnie, one są za to, co ja nie chcę wydawać. Kalosze złoczyńcy, a nie. Najgorzej. Pantofle męskie, pantofle galowe. Tak zwane lakier... A to nie, to te kostki takie... Gołe, nie pasuje trochę. Trampki w stylu retro. Kurde. Co fajniejsze buty to tak. Jakieś strasznie szerokie te spodnie, te kowbojki. Nie, kowboj. Buty z boczną klamrą. Takie. O nie, Skyler takie ma on. No nie, to jest ten. Dobra, może spróbujmy w ten sposób, ale skarpety. Czemu on skarpet nie nosi? Klasyczne stopki. No chociażby klasyczne stopki powinien nosić. Jeszcze tak dziwnie wygląda moim zdaniem te spodnie. Nie ma takich spodni. A mamy stroje całe jakieś fajne. O, dobra, elegancki. Zestaw z bluzą piąteczek. To już wygląda dość gustownie, aczkolwiek te skarpety nadal takie niepodciągnięte. Garnitur wieczorowy. Fajny garnitur, aczkolwiek nie stać mnie, a po pierwsze ja nie zamierzam wydawać tego. Aha, tu musiałbym lamy mieć te. Płaszcz przeciwdeszczowy, klasyczny strój turystyczny. Nie. Elegancki garnitur Retro Vegas. Taki średni. Ale ten zestaw z bluzą piąteczek to w sumie nawet tak spoko wygląda. Bym powiedział. A jak teraz wyglądamy? Jeszcze raz muszę zerknąć tutaj, bo dolne części ubioru. Rurki? Nie, rurki tak dziwnie wyglądają. Nie, to jest zło trochę. Okej. Ojejku, naprawdę jest trudno wybrać, szczerze mówiąc. Nie jest to takie... No nie jest to co bym chciał zobaczyć. Kapelusze raczej na razie... Nie jest mi potrzebna... Potrzebny kapelusz. Okulary przeciwsłoneczne, jakby coś, to bym wolał kupić niż zwykłe. A różowe nie. Zegarek? Nie. Nie podoba mi się waluta, jaką mam zapłacić. Może jakieś skarpetki wyższe. A szczerze, też głupia wygląda. Nie wiem, o co tu chodzi z tymi skarpetami. Dobra. Stop, tu spodnie ewidentnie są. A może teraz będzie ten strój piąteczek lepiej pasował? No dobra, teraz jakoś tak w granicach tolerancji się już bardziej mieści. Ale nadal nie jestem w 100%. Dobra. Teraz już wygląda lepiej, tak? Nie będę aż tak narzekał. Zapisz i wyjdź, oczywiście. Taka metamorfoza nastąpiła. Akurat nam się energia odnowiła. Wygląda na taki... No dobra, nie jest źle. Nie, no dobra, szanuję. Jak ten idzie Tomaszowi? No Tomaszowi chyba tak średnio idzie, bo to jednak długo mu zajmie. No dobrze, więc co w kolejnym odcinku można się spodziewać? Oczywiście w kolejnym odcinku będę rozwijał wątek Izabeli i Dominika. Spróbuję wykonać kilka misji oczywiście, bo mam ich dość dużo do wykonania i odblokować historię legenda internetu. No na pewno do kolejnego odcinka Tomasz skończy mycie ręce. No i tak. Ja już się będę żegnał, także widzimy się w kolejnym odcinku. Do usłyszenia właśnie w nim. No i